Witamy w kolejnym odcinku bez tytułu. A co w nim? Młodzież z pasją. Co polecamy oraz sądy tematyczne. Gotuj z Nikolą i wiele innych ciekawych rzeczy. Zapraszamy. Witam w dzisiejszej Młodzieży z pasją. Dzisiaj porozmawiam z Bernadetą Brodawką, której pasją jest aktorstwo. Berna, powiedz nam, kiedy zaczęłaś interesować się aktorstwem? Jakoś w podstawówce już chodziłam na zajęcia teatralne w szkole i później zawsze ciągnęło mnie do zajęć teatralnych, więc postanowiłam, że spróbuję tutaj w Domu Kultury, żeby zobaczyć, czy to jest to, co chciałabym robić w wolnym czasie, może później też zawodowo. A ile lat już trwa twoja przygoda? Tutaj w Domu Kultury trzeci albo czwarty rok. A ktoś się do tego zainspirował? Czy to był twój pomysł? Tak sama z siebie tu zaczęłaś chodzić? Sama z siebie. Aha, czyli a masz kogoś w ogóle, na kim się wzorujesz? Nie. Czyli tylko swoją drogą podążasz, tak? Swoją drogą. Warto oglądać aktorów, prawda? Widzieć ich poczynania i śledzić, ale jednak wolę sama iść. A pamiętasz swój pierwszy występ? Pamiętam. A gdzie on był? Nie, pierwszego nie pamiętam, ale pamiętam pierwszy tutaj w Domu Kultury. Mhm. I to było z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Był to nasz własny pomysł, cała treść. I pamiętam, że bardzo przeżywałam ten pierwszy spektakl, później już coraz mniej. Czyli na początku była u ciebie trema, tak? Tak. I udało ci się to pokonać? Czy cały czas zawsze jakaś tam mała trema jest? Na początku była trema, a teraz jest jej niewielkiej ilości są tremy, ale to zależy od tego, kto jest na publiczności i co gramy, gdzie gramy. No, mówisz, że zależy od tego, kto jest w publiczności. A masz kogoś, kogo się tak wstydzisz? Przed kim jest większa trema? Pewnie jacyś ważni znajomi. Mhm. Ty bardzo ważni. Ostatnio rozmawiałam ze starą. Kto to? No to jest taka ta, co mieszka w tej dziurze pod kościołem. Pamiętasz ją? Ona ma 1000 lat już. A tam gdzie ty? Tak, bo to moja stara, tak? W jakiej formie teatralnej czujesz się najlepiej? Co ci jest najlepiej grać? Teraz improwizację, bo zajmujemy się tym długo. Dużo czasu spędzamy nad improwizacją właśnie. I to jest tak, że ta forma teatralna jest nie tylko dla publiczności ciekawa, ale też i dla tych, którzy są na scenie, bo nikt nie wie, co się zaraz wydarzy. A co daje ci motywację do rozwijania swojej pasji? Może to, że kiedy tego nie robię, to czuję taką pustkę w sobie i wiem, że muszę coś zrobić z tym, żeby nadal być w teatrze, nadal grać. Czyli jest to już taki element ciebie, już nie wyobrażasz sobie życia bez tego? Teraz właśnie przed maturą dużo czasu poświęcałam nauce, a dużo mniej mojej pasji i no właśnie taka pustka się pojawiła, więc postanowiłam nie rezygnować. Wspomniałaś, że właśnie przed maturą, że uczysz się do matury. A masz jakieś plany związane z aktorstwem na przyszłość? Będę próbowała i wiem, że nie będzie łatwo, ale trzeba próbować i trzeba być wytrwałym. A jakie cechy powinien mieć taki aktor, taki przyszły aktor? Przede wszystkim wytrwałość i brak strachu. Myślę, że trzeba być pewnym tego, czego się chce i za wszelką cenę dążyć do tego. A masz jakieś marzenia związane z tym, z tą dziedziną?
chciałabym kiedyś grać w teatrze, tak po prostu. Nie wiem, zawsze fascynował mnie teatr i to, co się tam dzieje i to, jak to wszystko wygląda za kulisami. To, ile prac trzeba włożyć w taki spektakl, który później zachwyca widownię. No więc życzymy Ci spełnienia Twoich marzeń, wszystkich największych, jak najwięcej spektakli i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim gościem była Bernadeta Brodawka. Hej, w dzisiejszym odcinku zrobimy taką trochę wiosenną sałatkę z tuńczykiem. A potrzebne nam będą majonez, cytryny, ogórek, jajka, tuńczyk, koperek, sól, pieprz do smaku. To zaczynamy. Dobrze, zaczynajmy to. Może no to robić. Najpierw przełożymy tuńczyka. Możesz już zacząć kroić jajka. Dobrze. Jajka, jak sobie przypominacie, w pierwszym odcinku mówiliśmy, dobrze jest ugotować uprzednio w osolonej wodzie, wtedy się lepiej obierają. Czy kroimy je w kostkę? Tak. No, to ja będę kroić ogórka. Byłaś gdzieś na ferie? Byłam. Byłam w domu, byłam też w kinie i w teatrze. A ty gdzieś byłaś? Ja, jako że mam niedługo maturę, także... Uczyłaś się pewnie? No, jak sobie wyobrażasz. Spędziłam czas na właśnie przygotowaniach. Ale dobrze, że zbliża się już wiosna. No, idzie wielkimi krokami. Jak kolorowo. No, wiosennie. Kwiatki już zaczynają kwitnąć. Ptaki śpiewają. Tak, świrgolą od rana do nocy. Teraz przesypuję pokrojonego ogórka do miski, a Ala zaraz będzie przesypywać jajka. Ładna kostka. Dziękuję, twoja również. Och, jakie wyróżnienie mnie spotkało. No to co? Teraz weźmiemy majonez. Przykro mi. Tak wygląda pięknie. To ja wymieszam sałatkę, a Ala teraz będzie kroić koperek. Tak zrobię też. Koperku pokroję tylko część, a część zostawię do dekoracji, bo całość to będzie, sądzę, za dużo, żeby dodać do sałatki. Sądzisz, że tyle starczy do sałatki? Czy jeszcze dokroić? To włóż i zobaczymy. Świetny pomysł. No to znowu pomieszamy. O, jak ładnie. Taka sałatka jest sałatką szybką w przygotowaniu, dlatego dobrze jest... Można ją przygotować, jak mamy niespodziewanych gości w domu na przykład. Wtedy włączamy jakiś film, nastawiamy radio, idziemy sami do kuchni, prawda, przyrządzić sałatkę. To może teraz jeszcze przyprawimy sałatkę. Trochę soli. Trochę pieprzu. I mieszamy. Chciałabym zaproponować dwa warianty podania.
Jeden można podać tradycyjnie na półmisku, a drugi sposób to podanie sałatki w miskach z wydrążonych cytryn. To wydrążamy. Najpierw na pół. Na pół? To będzie wyzwanie. I wydrążamy. Super, genialny pomysł. Miąższ można zjeść, bo jest dużo witamin, to się przyda teraz na koniec zimy. Choć nie będzie to przyjemne wcale. Nie chcę mi wyjść. Można dodać po prostu cytrynę do herbaty. Jeżeli jak już wydrożymy te cytryny, to trzeba podciąć dół cytryny, żeby stabilnie stały. Teraz będziemy napełniać cytrynę i dekorować je koperkiem. Mogę teraz ja? Możesz. Dziękuję serdecznie. Teraz będziemy dekorować cytrynę gałązkami koperku. Tak, ja wybiorę jakieś takie mniejsze, żeby to nie było zbyt wielkie do dekoracji cytryn, a resztą posypiemy sałatkę po wierzchu. No, tutaj już mam, to można to ułożyć. No to możemy jeszcze przekroić na pół i przedokrojemy na wierzchu sałatkę. Tak, ja to pocięłam. Oj, to. A będą takie gałązki i będzie mniejsze gałązki. To są dwie nasze propozycje podania tej sałatki. Jeżeli mielibyście swoje, to proszę bardzo, nie ma przeszkód. A my życzymy Wam smacznego i zapraszamy na Co Polecamy. Wszystkim fanom filmów z ubiegłego tysiąclecia chciałbym polecić obraz Juliusza Machulskiego pod tytułem Killer. Jest to opowieść o zwykłym taksówkarzu, który omyłkowo zostaje wzięty za groźnego mordercę pod pseudonimem Killer. Świetna obsada, śmieszne dialogi sprawiają, że jest to jedna z najlepszych polskich komedii. Film Juliusza Machulskiego Killer polecam. Jako że matura zbliża się dla mnie wielkimi krokami, mój czas wypełniają właśnie przygotowania do niej. Dlatego polecę Wam dzisiaj moją ulubioną książkę Forrest Gump autorstwa Winstona Grooma. Jest to ciekawa książka opowiadająca o przygodach Forresta, który jest troszkę niezbyt mądrym człowiekiem, natomiast spotyka go bardzo dużo przygód, które są bardzo w ciekawy sposób opisane właśnie w tej książce. Na podstawie książki został zrealizowany również film, w którym są różne inne opowieści o Forreście Gumpie niż te, które zostały przedstawione w książce. Polecam książkę Forrest Gump autorstwa Winstona Grooma, a teraz zapraszam na sondę. Jest na świecie wielu ludzi uważanych za sławnych i popularnych, ale czy rzeczywiście znamy ich chociażby z nazwiska? Sprawdźmy, jak radzą sobie z tym kazieniczanie. Powiedz mi, czy wiesz, kto to jest na przykład Edith Piaf? Oczywiście. Kto, powiedz? No, piosenkarka francuska. A Artur Rojek? Również wiem. Piosenkarz polski. Piosenkarz polski. Dzień dobry, pytamy o sławne osoby. Kto to jest Otylia Jędrzejczak? No pływaczka. Janusz Rewiński. Słyszałam o nim, ale nie wiem kto to jest. To jest też osoba jakaś w telewizji. Tak, polski satyryk. Dziękuję bardzo. Piotr Rogucki może pani kojarzy? A Edith Piaf? No Edith Piaf to wiem kto to jest, piosenkarka francuska. A Tadeusz Mazowiecki? No na pewno, pierwszy nasz premier. Po czarnej kresce. Cześć.
Wiesz może, kto to jest Kasia Maciąg? Wiem. Możesz powiedzieć? To jest nasza koziniczanka, aktorka. Zna pani może Kazimierza Dejnę? Znam. A kto to był? Piłkarz. Zna pani może Katarzynę Maciąg? Tak. A kto to jest, może pani powiedzieć? Aktorka, jeśli dobrze pamiętam. A skąd pochodzi, wie pani może? Z Kozienic oczywiście. A Karolina Piechota? O, nie kojarzę. Kim był Kazimierz Dejna? Piłkarzem. A Stanisław Bareja? Reżyser. Dobrze. A Umberto Eco? Pisarz. Kim jest Otylia Jędrzejczyk? Pływaczką. Bardzo dobrze. Stanisław Bareja? Pisarzem. Nie, reżyser. Może znacie Katarzynę Nosowską? A koleżanka zna Katarzynę Nosowską? A może Artur Rojek? Nie. Stanisław Bareja? Nie wiem. A teraz coś super prostego. Steve Jobs. To piosenkarz może jakiś. Tak? Czak, może. To ten od Apple. A ten założyciel. A znacie Kozieniczan, Katarzyna Maciąg? Aktorka? Kto to jest Umberto Eco, wiesz może? Nie wiem, przepraszam. Edith Piaf? No. Wiesz, kto to jest Umberto Eco? Słucham? Umberto Eco, kto to jest? Skąd ja mam wiedzieć? A Edith Piaf? Nie wiem. A Katarzynę Maciąg kojarzysz? Katarzyna Maciąg to chyba aktorka, która tu wywodzi się z Kozienic, z tego co kojarzę, i teraz robi chyba karierę taką w stolicy, na większą trochę skalę. A Karolina Piechota? To tu nie znam, to pierwszy strzał nie kojarzę, ani imienia, ani nazwiska, nie. A Katarzyna Nosowska? To dosyć długo wokalistka i liderka zespołu Hej. Kto to jest Umberto Eco? Pisarz. A Otylia Jędrzejczak? Jędrzejczak, sportowiec do pływania, tak. A Bartka Matrackiego pani kojarzy? Ale oczywiście, bo to mój uczeń, także kojarzę Bartka. Aktualnie występuje w Kozienickiej, również naszej telewizji. Bardzo fajny chłopak. Pytamy o znane osoby. Stanisław Bareja. Przepraszam, możemy na chwilkę? Jak widać, Kozieniczanie reagują na nas w następujący sposób. Obserwacja, reakcja i ewakuacja. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy jednak zdecydowali się odpowiedzieć na nasze pytania. Nasz program tworzymy już od roku. Z tej okazji właśnie przygotowaliśmy dla Was konkurs na krótką, humorystyczną fraszkę dotyczącą naszego programu Bez Tytułu. Pracę nadsyłajcie do 14 kwietnia na adres e-mail kronika@dekakozienice.pl. Nie zapominajcie umieścić tam swojego imienia i nazwiska, klasy, szkoły oraz numeru telefonu. A, jeszcze jedno. Dopisek fraszka. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu naszej gminy. Wyniki konkursu zostaną podane w kwietniowym odcinku Bez Tytułu, a nagrodą będzie udział w naszym programie.